Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Cóż, pewnie Was dziwi tak ciekawe tło i, że tak powiem, okoliczności przyrody. Otóż, no cóż, jeśli jeszcze nie wiecie, to ja prowadzę więcej niż jeden kanał na YouTubie. Wszystkie, że tak powiem, cieszą się umiarkowaną popularnością, ale ich zaletą niewątpliwie jest dobra merytoryka. Także oprócz kanału o sztuce, na którym właśnie jesteście, który nazywa się Schron o sztukę. I tutaj bardzo bym był wdzięczny za subskrypcje, komentarze i lajki. Prowadzę również kanał poświęcony, zresztą nie jeden, tylko dwa, japońskim sztukom walki, karate po polsku. Kanał poświęcony walce wręcz, karate i pokrewnym tego typu sprawom oraz Z miłości do broni białej. To jest kanał poświęcony bronioznawstwu, ogólnie broni białej, trochę kulturze Japonii. Tutaj będziemy też zahaczać na kanale Schron na sztukę również o kulturę Japonii, czasami, dzisiaj również. No i oczywiście na kanale Z miłości do broni białej jest ogromny segment poświęcony fechtowaniu mieczem japońskim. Tak czy inaczej, polecam również te kanały, a dzisiaj powiemy sobie o kolejnych pracach, jakie wykonałem w takim cyklu, który już dłuższy czas kontynuuję, który zatytułowałem Sztuki walki, walki po sztukę. Otóż odezwano się do mnie w sprawie pokazów w Krotoszynie na Mistrzostwach Świata Sumo i przy okazji tych mistrzostw, oprócz tego, że daję pokaz wraz ze swoim ojcem oraz naszymi uczniami, pokaz szermierki na otwarciu, no to w ramach takiego tygodnia japońskiego w tym mieście, no bo to niebagatelna impreza, nie ciekawe, kiedy następnym razem będzie coś takiego jak Mistrzostwa Świata Sumo w Polsce. No, na razie jest 2024 i to jest pierwszy raz i pewnie długo, długo nie będzie nic w tak wysokiej randze w tym dość tradycyjnym sporcie. Tak czy inaczej poproszono mnie o wystawę moich prac malarskich, a z racji, że jedynym takim tutaj mianownikiem spójnym, no to jest ten cykl właśnie Sztuki walki, walki o sztukę, a tak się składa, że prace z tego cyklu, no to już troszeczkę wysprzedałem, co tutaj ma znakomity w tym udział były prezes Polskiego Związku Karate Fudokan, sensei Dariusz Bajkowski, który kupił kilkanaście, jak nie około dwudziestu kilku prac z tego cyklu. Pojedyncze prace sprzedawane na przestrzeni naprawdę najróżniejszym osobom, włącznie z tym, że wysyłałem je do Belgii. Tak czy inaczej, ta prośba zmotywowała mnie do tego, po pierwsze, żeby rozszerzyć ten cykl o wizerunki związane z sumo, o wizerunki zapaśników Rikishi, a po drugie to malowanie po prostu większej ilości prac poświęconych różnym sztukom walki. No i dzisiaj sobie powiemy o obrazie, który zaraz Państwo zobaczą tutaj na ekranie, o obrazie Totome Wadza. Co w ogóle znaczy Totome Wadza? Totome Wadza znaczy technika ostateczna, kończąca. Ta technika, po której przeciwnik już nie stanowi zagrożenia. No i tutaj to jest obraz poziomie, który ma tam 50 na 70, taki trochę mniejszy format od takiego standardowego, na którym maluję, czyli 100 na 70. Jest to obraz na płótnie, malowany bezpośrednio na jakby na nałożonej warstwie metalu uszlachetnej. To pewnie szlak metalu. Tutaj tylko te postacie są potraktowane tak rysunkowo, graficznie. No i tutaj cały układ kompozycyjny jest jakby zainspirowany faktycznym zdjęciem kolegi Jana Burbickiego, mojego dobrego przyjaciela, który dokumentuje pokazy sztuk walk, które my wykonujemy od czasu do czasu, tak jak będzie miało miejsce w Krotoszynie. I no, na tym obrazie tak naprawdę możecie podziwiać mnie w tym takim wspomnianym kapeluszu, uderce z włókna kokosowego. I ja walczę tutaj akurat z jednym ze swoich uczniów, z Łukaszem Pomocnikiem, przebranym w zbroję. To jest tuż jakby kończąca technika, tuż po wyłuskaniu
Łukaszowi miecza z dłoni. Tam obok ten miecz leży, pozy są takie trochę przerysowane, makowe, sugestywne. No i tutaj wszystko to jest specjalnie, bo to jest taki element odegrania prawie aktorskiego w tych pokazach. Jak kogoś to w ogóle interesuje, jak to na żywo wyglądało, no bo tutaj obraz to ma wiele takich efektów, jak tutaj to rozwibrowane tło, ten kontrast między tą rysunkowością tych postaci a malarskością właśnie drugiego planu, więc to są wartości, których na żywo Państwo nie doświadczą tak łatwo, jeśli w ogóle. Tak czy inaczej, jeśli kogoś interesuje, jak to wyglądało na żywo, no to można znaleźć właśnie cały ten pokaz sfilmowany na kanale Z miłości do broni białej. Pokaz ten był organizowany przy okazji wystawy mieczy, na której też było eksponowanych nomen omen kilka moich obrazów, które również jadą do Krotoszyna, ale o nich już filmy były. No i ta wystawa odbyła się jak co roku w galerii Iki Kata w Podkowie Leśnym. Tutaj pozdrawiam Kasię, właścicielkę galerii. Tak czy inaczej, no tutaj myślę, że na tym obrazie jest tak w sposób taki bardzo sugestywny i filmowy pokazane właśnie to dążenie w japońskich sztukach walki do rozstrzygnięcia walki jak najmniejszą ilością środków i definitywnego jakby rozstrzygnięcia tej walki, bo konwencja w szermierce jest taka, że wykonuje się jakąś technikę z taką najlepszą nadzieją wykończenia przeciwnika tą każdą jedną techniką. Cięcie tu, cięcie tu. Okay. No tak to wygląda, może to nie jest takie bardzo miłe, jak się o tym opowiada, moi drodzy, no ale cała ta kultura azjatycka balansuje gdzieś tam między estetyką takiej pełni i nicości, materii i jej braku, śmierci i życia. I podobnie jest w sztukach walki, to skądś się wzięło. Także mam nadzieję, że Wam się podoba ten obraz. Mam nadzieję, że będzie się podobał w Krotoszynie na wystawie. No i cóż, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Jak możecie, to też zerknijcie sobie na te kanały pozostałe, o których opowiedziałem. I do zobaczenia następnym razem.